padną bramki dla gospodarzy, a tutaj tymczasem niespodzianka nam się zaczyna troszeczkę. I ten pressing okazał się skuteczny i znów prosta strata przy próbie wyprowadzenia piłki. Popatrzmy, Richard Lee Bazur. O, właśnie. Tak, tutaj próba takiego dryblingu, próba minięcia przeciwnika. Tak, i właśnie to zagranie jest kapitalne. Uruchomił tutaj właśnie kolegę kapitalnym. No, kapitalna w ogóle akcja. Dwa podania takie, tak dokładne, tak precyzyjne, że praktycznie no naprawdę tutaj Berysiowi zostało no, nic innego do zrobienia, tylko uderzenie z 2 metrów. To no, asysta Szangla, proste. Asysta Szangla, bramka Bericza, no i... Nie tylko obrońca, całej obrony generalnie rzecz biorąc Ajaxu. Natomiast tu przy strzale chyba jeszcze troszeczkę tam, wydaje mi się, na powtórce zobaczymy, tam jest rykoszet wydaje tak. Mi się. Piłka gdzieś tam się odbiła, od którego z obrońcy zmyliła Silasena. Spójrzmy jeszcze raz, ale tu już była świetna akcja, rozegrana, zejście za plecy. No uderzenie tak, no, uderzenie to prawda w środek praktycznie bramki, ale bardzo nieszczęśliwie odbija się od nogi obrońcy i myli bramkarza. Tak, przypadkowa ta bramka, co prawda, ale jakby piłkarze gospodarzy umożliwili w tej początkowej fazie tej akcji, zostawili bardzo dużo przestrzeni, umożliwili właśnie w taki sposób no, dryblowanie Schaubowi praktycznie przez środek boiska, no totalnie niepokojony praktycznie oddał ten strzał. Na razie Rapid defensywnie nie popełnia błędów, Mitchell Dykes, no. Mili gol! Fantastyczne uderzenie Arkadiusza Milika i jest bramka kontaktowa. Ale to jest właśnie cały Milik, ale widzimy jaki jest efekt zagrania z pierwszej piłki, nie przyjmowania, nie poprawiania dwa razy piłki, tylko decyzja konkretna, mam piłkę, albo oddaję strzał, albo zagrywam do kolegi, to tylko i wyłącznie przynosi efekt. 11 kapitalne. Goli Milika w zeszłym sezonie w Eredivisie. Wykupiony z Bayeru Leverkusen, popatrzmy, Mitchell Dykes. Dośrodkowanie także z pierwszej piłki, zwróćmy na to uwagę, nie ma poprawiania praktycznie. Zagranie do boku, spójrzmy, pierwsza piłka od razu, no to jest namacalny efekt, przykład dla piłkarzy z Amsterdamu, że taka gra przynosi po prostu zdobycze punktowe, w tym momencie zdobycze bramkowe. Blisko był Christopher Dibon, no to wcale nie była łatwa sytuacja dla Milika, ale... Azji. Tak, Ergazi też widzimy, no stop, nie może tutaj do tej pory pokazać swoich możliwości. Po nodze rywala Jan Nowota, tam nie było faulu, jeszcze Gudel, gol! Po 75. minuta spotkania, Nemanja Gudel, mamy remis w Amsterdamie. Tak, zaskakujące w sumie rozwój tej sytuacji, bo wydawało się, że złe dośrodkowanie, wysoka, prosta piłka. Ja myślę, Nowota popełnił błąd, wydaje mi się, on powinien próbował ją łapać, próbował ją wypiąstkować gdzieś jakąś boczną strefę. A zrobił to tak nieszczęśliwie, że umożliwił właśnie Gudeliowi oddanie tego groźnego strzału. No i popatrz, tak. Z wyjątkiem tej czerwonej kartki w pierwszym meczu, no to rzeczywiście to spotkanie układa się niemal identycznie. Tak, a tutaj tu widzieliśmy Sanogo też bardzo mocno utrudnił interwencję właśnie bramkarzowi. Tak, uderzenie bardzo precyzyjne, tutaj praktycznie nic, no bo to nie miał... No i to była poniekąd w jakimś sensie uwaga, teraz jeszcze raz, 3-2. Rapid, gol! Coś 3 niesamowitego. 3-2, Louis Schaub, znów on! Schaub ponownie, odpowiedź Wiedeńczyków błyskawiczna. No i nie powiem, że akcja jego identyczna, ale też tak troszkę biegł, prawda, bez kontaktu z rywalem, gdzieś tam w okolicach pola karnego. Linii pola karnego, linii 16 metra, tym razem troszkę inaczej, strzelił już bardziej precyzyjnie, czy to znów Daley Singhraven zawalił tę sytuację, no teraz w arcy trudnej sytuacji, no wydawało się, że już mają rywala gospodarza, a teraz by awansować, muszą strzelić dwie bramki. Można powiedzieć z nieba do piekła, wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą, tutaj no znowu chwila nieuwagi, spójrzmy, rzut z autu bodajże, tak? Znowu takie brak takiego zdecydowania, teraz sobie Gudel się bał znowu odwiedzania jakiegoś rzutu wolnego przed szesnastką, znowu pozostawiony Schaub, no, w dosyć komfortowej sytuacji tak naprawdę.